Mieszkańcy miejscowości Tury mogą cieszyć się nowo wybudowaną drogą w tym sołectwie. To co, ciąć? Na 3-4. Każdy swoje. Szanowni Państwo, pozwolicie, że ja bardzo serdecznie podziękuję wszystkim radnym, którzy przekazali środki na tą drogę w kwocie prawie 390 tysięcy. Również swój udział miał Urząd Marszałkowski, który przekazał około 330 tysięcy. A więc ta droga no, troszeczkę kosztowała, tak? Były to olbrzymie tutaj środki, można powiedzieć, jak na taki odcinek około 800 metrów. Podziękowania również chcę skierować do radnych, na ręce pani przewodniczącej, na ręce pana radnego, który już wcześniej też zabiegał o to, ale przede wszystkim, i to pragnę zwrócić tutaj uwagę, podziękowania dla mieszkańców, dla tych ludzi, którzy przekazali swoje działki, aby ta droga powstała. To rzadko się zdarza, szanowni państwo. I naprawdę chwała wam, że dokonaliście tego. Tutaj oczywiście pani Lebiedzińska olbrzymi wkład wykonała, bo ona się tym wszystkim zajęła. Także pani Marlence bardzo serdecznie pragnę podziękować. Ta droga oczywiście byłaby, tak czy inaczej, ale nie w tym czasie. Sprawnie to wszystko wykonaliście. Kochani, naprawdę wam bardzo serdecznie dziękuję, bo nie zawsze zdarzają się takie sytuacje, gdzie ludzie przekazują pod drogę swoje grunty. Dziękuję. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię bituniczną na odcinku o długości 830 metrów bieżących. Roboty zostały wykonane przez przedsiębiorstwo budowlane Anbud, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, z ceną ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 709 370 zł. Zadanie zrealizowano przy udziale dofinansowania z budżetu województwa wielkopolskiego w wysokości 320 750 zł.